A jeden start. Witajcie w Parku Śląskim, jesteśmy w Chorzowie. Cześć, witajcie. Ja jestem Dawid. Ja jestem Daniel, witajcie w innym miejscu niż do tej pory. Tak, i to też dzisiaj był nasz plan, żeby wykorzystać te piękne dni września. Mam nadzieję, że jeszcze podobne będą, ale właśnie w takich dniach ćwiczymy poza Mikołowem i szukamy ciekawych miejsc do treningu mowy. No dzisiaj jest właśnie Chorzów, Katowice. Dzisiaj był wyjątkowy dzień, bo do tej pory takiego dnia jeszcze nie było, a na pewno nie było na naszym kanale. Sytuacji, gdzie pływaliśmy i pokazywaliśmy jeszcze bardziej obrazowo, o co nam chodzi, czyli jak budować nowy kanał, jak pokazywać i budować te nowe statki, te piękne statki, które gładko płyną. Dzisiaj to było właśnie. Myślę, że możecie też to zobaczyć. Będą różne wstawione odcinki z dzisiejszego dnia, także czekajcie na nie. Płynęliśmy, zobacz, po pięknym lustrze gładziutkiej wody. Tak. I to się fajnie kojarzy właśnie z nową mową, bo ona taka jest. I ktoś pyta, na czym polega właśnie taki trening, kurs nowej mowy. No to właśnie na nauce pływania, taki bardzo fajny, spokojny sposób. I to można fajnie było dzisiaj właśnie odczuć, na czym polega te, płynne przejścia, na czym polegają. Żeby ten statek płynął spokojnie, bez żadnych wzniesień większych. Tak. Jak go utrzymać właśnie, jak ciało utrzymać na nim, żeby płynął spokojnie. I wcale zobacz, nikt nie był spięty, tu nie trzeba było trzymać żadnych lin, żadnych, napinać żadnych żaglów. Nie? Tak. Ta łódka w sobie sama miała napęd. To była genialna symbolika takiego właśnie statku nowej mowy, nowej gdzie masz tylko guzik, który ma swoje zasady, aby go uruchomić. Musi mieć baterię, prawda, mieć tą moc. Wewnętrzny musi być naładowany, tylko naciskamy strzałkę do góry, czyli napęd i lecimy, płyniemy właściwie dalej. No, niesamowita metafora właśnie naszego kanału, analogia. I to takie bezpośrednie przeniesienie się do realnego życia, kiedy się płynie, kiedy jest spokój. To były te momenty takiej fajnej ciszy, nie? Tak. To tylko było słychać śpiew ptaków, szum liści i nic nie zakłócało płynięciu. I również fajne odniesienie do ludzi wokół. Ludzie patrzyli, spoglądali na nas. Tak samo w treningu nowej mowy. Też ludzie mogą nas słyszeć, oglądać, jak ćwiczymy, jak trenujemy. Czasem mogą skomentować coś, ale ćwiczycie ciekawie, ale na czym to polega? Mogą dopytać. Jest mnóstwo sytuacji. I też również płynęły inne łódki, które wcale nie kolidowały się z naszymi łódkami. Mijały nas. Mijały. Myśmy mieli swoje tempo płynięcia. Myśmy się delektowali tym płynięciem. I w treningu nowej mowy tego kursa się uczy. Jak sobie płynąć, mówić swoim stylem mowy, swoim spokojnym, dla siebie bezpiecznym, dla siebie ładnym. Tak, to jest genialne odniesienie, taka analogia, więc myślę, że fajnie to przedstawiliśmy dzisiaj. Myślę, że pierwszy raz taki odcinek, właśnie obrazujący tak dosadnie trening nowej mowy w praktyce, bo tutaj też można fajnie przywołać element treningu w terenie, prawda? Wykorzystujemy to łatwo, prawda? I na przykład tutaj byliśmy dzisiaj w łódce na wodzie. Tak. I teraz nie ma takiej możliwości, aby trenować i taką sytuację stworzyć w pokoju, w gabinecie, w domu. Trzeba wyjść tutaj gdzieś do parku, do miasta, gdzie są ludzie, gdzie jest ta atmosfera bardziej emocjonalna niż w domu. A naszym kolejnym celem, za chwilę zobaczycie to w kolejnym odcinku, będzie nowa mowa na wysokości i tam też podążamy. Chodźcie z nami. Cześć. Do zobaczenia.